Król Karol III zareagował na kontrowersyjne wystąpienie Fergie w Cannes. Sarah Ferguson, podczas gali Amfer, nieoczekiwanie zwróciła się do zgromadzonych gwiazd, co wywołało burzę w mediach i skłoniło króla do interwencji. Jakie będą konsekwencje dla księżnej? W dalszym ciągu wiele się mówi o wystąpieniu Sarah Ferguson, znanej szerzej jako Fergie, podczas festiwalu filmowego w Cannes. Jej obecność na corocznej gali Amfer przyciągnęła uwagę mediów, jednak to jej zachowanie na scenie wywołało największe kontrowersje. Nie milkną echa głośnego wystąpienia Fergie w Cannes. Wystąpienie Sarah Ferguson, znanej również jako Fergie, podczas festiwalu filmowego w Cannes wywołało ogromne poruszenie. Podczas corocznej gali Amfer, na której licytowano portret zmarłej królowej Elżbiety II, Fergie pojawiła się w eleganckiej, specjalnie zaprojektowanej sukni koktajlowej, zdobionej diamentami. Atmosfera była wspaniała, a Fergie wyglądała na zachwyconą obecnością na wydarzeniu. Jednak wszystko zmieniło się, gdy księżna weszła na scenę. Rozgniewana tym, że publiczność rozmawiała podczas jej przemówienia, zwróciła się do zgromadzonych gwiazd z prośbą o ciszę, a następnie zaapelowała o skupienie się na przyszłości i lepszym świecie dla młodych pokoleń. Słowa Fergie, skierowane do takich celebrytów jak Heidi Klum, Cher i Diane Kruger, szybko rozeszły się po mediach, wywołując burzę w sieci. Król Karol III odniósł się do skandalu z udziałem Sary Ferguson. Król Karol III, znany z rzadkich, ale zdecydowanych reakcji na takie wydarzenia, szybko dowiedział się o incydencie. Jak donosi źródło, król był oburzony zachowaniem Fergie, uznając je za nieodpowiednie i niewłaściwe wobec organizatorów festiwalu oraz zaproszonych gości. Karol zawsze cenił poczucie humoru Sary, zwłaszcza w kontekście relacji z jego matką, królową Elżbietą II, choć sam nie zawsze je rozumiał, powiedziała osoba bliska rodzinie królewskiej. Jednak w Cannes nie było nic zabawnego, zachowanie Fergie odbiło się szerokim echem, a król musiał interweniować, przypominając księżnej o jej obowiązkach i odpowiedzialności. Zostało jej jasno zakomunikowane, że stąpa po cienkim lodzie, podkreśla źródło. Dodatkowo, Fergie, która niedawno przeszła przez trudne chwile związane z leczeniem raka piersi i czerniaka, przeżywa trudne i stresujące chwile. Mimo próśb córek, Beatrice i Eugenie, by nie podejmowała zbyt wielu zobowiązań, księżna postanowiła kontynuować swoje obowiązki. Czy zdecyduje się teraz zwolnić tempo i posłuchać rad rodziny? Czas pokaże, ale jedno jest pewne, Fergie nie chce ponownie zawieść króla Karola III.